Zakończenia głosowania 15 sekund, także do tego momentu, w którym pokażemy Państwu pierwsze wyniki. Platformy Obywatelskiej to jest pierwsza reakcja na... Trzeba sobie zasłużyć ciężką pracą. Pracowaliśmy przez ostatnie miesiące, będziemy pracować jeszcze ciężej. Zapowiada się, że w każdym z miast największych będzie to grywka. Spodziewa się pan również tutaj? Trudno mi powiedzieć, nie mam zielonego pojęcia, ponieważ w ogóle nie mamy żadnych sondaży, które by mogły do nas dotrzeć, tak jak w dużych miastach. Widać, że biura badające robiły to tylko w największych miastach w Polsce. W Wrocławku raczej tego nikt nie robił, przynajmniej takie informacje nas nie dotarły i nie mam z tego właśnie w związku z tym żadnego pojęcia, jak będzie. Tak będzie, jak zadecydują wyborcy, czyli mieszkańcy Wrocławka. Frekwencja 46,4. Nie pamiętam, jaka była. 4 lata temu 4... Była 47. 47, tak. 47. To znaczy... A tutaj Adamow Dudkiewicz. A ta dziewczyna tutaj z PiS-u, tak? Słuchajcie, we Wrocławiu 21,3 bądźmy dobrej myśli. Ja myślę, że te dwa punkty pójdziemy do przodu. Na pewno. Ale minimalnie przegramy. Ale to będzie mało. Minimalnie. Słuchajcie, bo to jeszcze to, że procentowo wygramy, przegramy, to jest jedno. Tylko jak sejmik. No. Dokładnie. Co się stało? Leszek załamany. W momencie, kiedy powziąłem decyzję o tym, że będę kandydował na urząd prezydentka, jestem oczywiście przygotowany na drugą turę, ale ja jeszcze mimo wszystko wierzę, że we Wrocławku możemy rozstrzygnąć to na korzyść w pierwszej turze, aczkolwiek te głosy pewnie się rozdrobnią, podzielą, ale mimo wszystko czekajmy na wyniki. A gdyby się zdarzyło, oczywiście od jutra, od rana, właściwie od momentu ogłoszenia oficjalnych wyników, stajemy do pracy, mamy jeszcze 2 tygodnie. Przy tej okazji mam nadzieję, że będę miał okazję spotkać się z moim kontrkandydatem, kto by nim nie był, żebyśmy porozmawiali o mieście. Cały czas proponowałem taką debatę face to face z obecnym prezydentem. Unikał takiej debaty. Myślę, że w drugiej turze, tak jak powiedziałem, bez względu kto będzie moim kontrkandydatem, do takiej debaty dojdzie. Największe zaskoczenie to PSL. Dlaczego? Myślę, że bardzo mocno pracowali koledzy z PSL-u w swoich środowiskach, gdzie mają tą podstawową bazę, a więc w środowiskach wiejskich, w powiatach. Tam są bardzo silni, ale także bardzo sprawni i oddani swoim wyborcom i to zaprocentowało. Myślę, że także nasza praca zaprocentuje i będziemy mogli stworzyć rozsądną koalicję w sejmiku. Silne PO tym razem? Ja myślę, że wracając na nasze podwórko tutaj Wrocławka, jestem przekonana, że mamy przed sobą przyszłego prezydenta. Mówię to na podstawie wyniku, co prawda to się nie przekłada, ale wynik SLD jest bardzo niski, a przecież nasz obecny prezydent to reprezentuje SLD. Jestem przekonana, że we Wrocławku nastąpi zmiana warty, jeśli chodzi o prezydenta i jestem również przekonana, że te wstępne wyniki dotyczące wyborów sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego będą prawdziwymi wynikami i koalicja Platformy Obywatelskiej i PSL-u będzie dalej rządziła w województwie. To jest większe niż 40. No to myślę, że 40% będzie. Nie, no 40 na 40 na pewno. A w ostatni. Kasper, masz na pewno.
Oczywiście, że jestem gotowy na drugą turę, czekam z nią z niecierpliwością, także mam nadzieję, że wyniki zaczną spływać gdzieś około północy i wtedy będziemy przekonani już o tym, że stajemy do walki na kolejne dwa tygodnie. Prawo i Sprawiedliwość dziś według sondaży pokazuje, że zwycięża wybory samorządowe, więc postawiliśmy na zmiany, widać, w Polsce i cieszymy się z tego powodu ogromnie. Czekamy na wyniki włocławskie i myślę, że wtedy również ta radość na naszych twarzach będzie. Panie pośle, wyniki ogólnopolskie cieszą? No bardzo cieszą, one były od dawna wyczekiwane, ale uważam, że zasłużone. Bardzo duża przewaga powoduje, że przyjmujemy je z wielką radością. Raczej nic nie powinno się takiego zdarzyć, żeby te sondażowe, bardzo wiarygodne sondaże Exit Poll, zaraz przez ludzi, którzy oddali głos przy urnach, nie powinny się różnić od wyników, które zostaną jutro ogłoszone. Także cieszymy się, ponieważ jest to sukces też ten najważniejszy, czyli werdykt i liczba radnych w sejmikach. On jest bardzo prawdopodobny i podobny do wyników Parlamentu Krajowego, a to jest ważne, bo Prawo i Sprawiedliwość chce zmieniać Polskę, najpierw poprzez samorządy, ale również przez inne szczeble, natomiast najważniejsze są wybory przyszłoroczne, wybory parlamentarne, żeby stworzyć nowy rząd, bardziej ludzki rząd. Przygotowana na kolejną kadencję? Mam nadzieję, że będzie mi dane, że mieszkańcy Włocławka pozytywnie zweryfikują moją pracę, jeżeli tak się stanie, jak najbardziej. Gdybym nie była przygotowana na kolejną kadencję, to nie startowałabym w wyborach samorządowych. Ja bym zaprosił wszystkich członków tutaj, z tyłu, na tle. Zapraszam. Wszyscy? Tak, tak. Okej. W większości miast zapowiada się druga tura. Jest pan na nią przygotowany? Jak zawsze. Jestem przygotowany na wszystko we Włocławku, także i na drugą turę. Jakie przewidywania, jakie przeczucia? No przeczucia są dobre. Myślę, że przy takiej frekwencji, która jest obecnie we Włocławku, mam nadzieję, że przekroczy 40%. Ta frekwencja, jeszcze nie mamy tych wyników, że nastąpią zmiany. Jak duże? No zobaczymy. Nie chcę tutaj się okazać jakby wróżką czy czytać z fusów na chwilę obecną. Poczekamy, zobaczymy. Bardzo wielki niepokój mam w sercu z uwagi na pojawiające się informacje, tak jak Państwu rano mówiłem. Informacje, które już rano do mnie docierały odnośnie usiłowania kupowania głosów, tak? One się zaraz po godzinie chyba czy po dwóch potwierdziły. Policja jednak złapała te osoby. No troszeczkę nam przykro, że również pojawił się błąd na karcie do głosowania akurat w moim okręgu. Tam, gdzie kandyduję na radnego Rady Miasta, został wpisany taki zamiast kandydat do Rady Miasta Włocławek, kandydat do Rady Powiatu Włocławek. Nie ma takiej rady, także no tutaj mówię dwa takie niuanse, może byśmy się lepiej troszeczkę wtedy czuli, gdyby takich błędów nie było. No ale mówię, no walczymy, tak? Walczymy kroku do tyłu, jakby już nie możemy zrobić, cały czas do przodu, jak to mówią. Opieki zdrowotnej do pomocy społecznej na Żeromskiego. Bielecki 0, Gawrysiak 1, Lewiedziński 1, Edyta Mokrak 0, Pałucki 2 i Wojtkowski 2. Poważnie? Ale to jest zespoł opieki przy wiejskiej. Ale mówicie o DPS. Tak. Czyli mówicie o osobach. No tak. A ty tak idziesz szału nie ma tam? Znaczy, tam jest określona grupa osób, muszę. Nie, ale tam jest tylko parę osób jeszcze bardzo chory. Tak. Może tam lewy. Oj, bardzo chory. Bardzo chory. One mają takie problemy. To, dałem sobie spokój, nie dzwonię do ciebie, bo coś już mniej więcej też wiecie, czy? Puściłem sobie. Mielewski 173, Gawrysiak 31, Lebiedziński 18, Mokra 46, Pałucki 156 i Wojtkowski
193. A więc tak, najwięcej na, w browarze B na ulicy Toruńskiej mamy 46 głosów. Potem w zespole szkół numer 9 na ulicy Promiennej 44 głosy ma pani Edyta. I w szkole podstawowej na ulicy Wiejskiej mamy 32 głosy. No brawo, brawo. Brawo. Myślę, że jak wszyscy kandydaci spodziewaliśmy się tego, że będzie druga tura. Niemożliwym było, żeby wyniki wyborów były rozstrzygnięte podczas pierwszego głosowania w dniu 16 listopada. Także na pewno będziemy się przygotowywać do 30 i będziemy zwarci i gotowi. W większości miast zapowiada się druga tura wyborów. Jest pan na to przygotowany? Jestem przygotowany na drugą turę wyborów. Ja myślę, że u nas druga tura wyborów to też prawie pewne. Mam nadzieję, że znajdę się w tej drugiej turze. W tej chwili jeszcze piłka w grze, wyniki spływają. Wszyscy mamy nadzieję, że będziemy jednak w tej drugiej turze walczyć o mandat prezydenta. Jest pan zadowolony z tych spływających wyników? W tej chwili nie mamy jeszcze informacji, dopiero zaczęliśmy zbierać informacje, to jest początek. Mamy tylko cząstkowe informacje z Michelina. Z tych wyników jestem zadowolony.